Siema, cześć i witam w kolejnym odcinku z The Lasu. I słuchajcie, o co tutaj się rozchodzi, bo muszę wam coś powiedzieć. Jednak możemy sobie usiąść i możemy pogadać przy ognisku, które nie jest zapalone, więc może sobie zapalimy. O co chodzi? Robiłem sobie ostatnio formata. Po tym formacie po prostu nie zapisałem sobie save'ów, no i po prostu no nie miałem ani save'u do GTA, ani save'u do DeForesta, no żadnych save'ów nie miałem. No moja głupota, tam mniejsza o to. No i co teraz? Bo przecież widzicie, że mam. Że wszystko mam i że co jest właściwie nie tak. Nie spal się kolego, lepiej cię zabiję. Otóż tak, postanowiłem, że no kurczę, głupio tak zaczynać od początku wszystko. Więc mogę sobie to odbudować wszystko, co już miałem, no nie? No i sobie odbudowałem, tylko no nie robiłem też tego tak, kurczę, ile lizardów. Nie robiłem tego tak normalnie, no bo to by mi zajęło wieczność. Kurde, ile tych jaszczurek jest. Już mi się nie mieszczą. Aż sobie upieczemy jedną. Więc jak to zrobiłem? Poszukałem na necie, czy są jakieś mody do DeForesta. No i okazało się, że jak najbardziej są mody do DeForesta. No i znalazłem sobie mod, który mi pozwala budować. Słuchajcie, patrzcie ile tych lizardów, ja nie mogę dzisiaj, co jest? Jakaś fabryka lizardów, nie mam co z nimi robić już. Zobaczcie jaki wiksy, ty! Jezu! No to nieźle, dobra. Słuchajcie, pobrałem sobie moda. Tutaj mam coś takiego, gdzie mogę sobie po prostu insta build zrobić. Teraz sobie to zaznaczę. Aha, dobra. Słuchajcie, o co chodzi? Akurat będzie potrzebne nam ognisko, bo przez przypadek je rozwaliłem. Słuchajcie, bierzemy sobie powiedzmy takie ognisko. W tej chwili klikamy sobie tutaj E, potem klikamy tylko F i ono jest już zbudowane. Nie potrzebujemy żadnych materiałów i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki sposób odbudowałem sobie ten mur, to ognisko, chociaż zmiany były po update'cie i teraz jest trochę inne tutaj środowisko, nie ma tutaj takiego korzenia, trochę drzewa były inaczej poustawiane. Takie niby pierdoły, ale to jednak trochę mnie wkurza, że tak zmieniają. No ale dlaczego nie odbudowałem sobie domku? Nadal nie mogę wziąć tego lizera. Dlaczego nie odbudowałem sobie domku? A to z takiego powodu, że w takim, tu jest też mod Insta Tree, gdzie po prostu na jednego strzała schodzą nam drzewa, to już mogę wyłączyć. I dlatego też no po prostu tak wycinałem i niechcąco wyciąłem też to drzewo, na którym znajduje się nasz domek. Dlatego poczekam na update, jak to drzewo odrośnie, bo niestety te drzewa odrastają. Mówię niestety, bo nie chciałbym, żeby tu drzewa były, no ale cóż. Niestety te drzewa odrastają. Więc jak sobie odrośnie, to sobie ten domek odkupię, tak jakby odbuduję. A co do tego płotu tamtego dalszego, co w poprzednim odcinku zaprojektowałem, to robiliśmy trochę na live'ie, trochę sam sobie robiłem poza odcinkami, więc jakoś to poszło. No i co, też zebrałem katanę od nowa, bo tam mniej więcej wiedziałem, gdzie jest lokalizacja. I dzisiaj będę chciał iść w podróż, żeby jeszcze trochę tych skrzynek pozbierać i tak dalej. No bo po prostu no, przydałoby się coś jakoś to odbudować. Ten mod zostawiam. Dlaczego go nie usunę? Bo oczywiście nie chcę cheatować, ale jest tu coś takiego jak w environment, jak cave light. Czyli po prostu gdy będziemy w cave'ach, na YouTubie nic nie widać prawie. Na YouTubie nic nie widać prawie jak jesteśmy w cave'ach, więc myślę, że przyda nam się to zwłaszcza do tego, żebyście coś widzieli, więc mogę sobie tutaj podświetlić w cave'ie jak będziemy. Więc jak dla mnie, no opcja super mega, opcja se super mega i w ogóle, więc dlatego zostawiam. Słyszę już tam kanibali gdzieś, więc myślę, że od samego rana ruszamy. Teraz pójdę się wykąpać, dobrze wykąpałem się, już chyba dobrze jest. Tego lizarda możemy wziąć. No i słuchajcie, zanim tutaj pójdziemy, bo mam trochę ekwipunek, taki mniej więcej pełen, chciałbym sobie snack bar, medicine bar, te właśnie półki porobić, ale widzę, że one strasznie dużo drewna wymagają. Weapon to raczej nie. Jeszcze jakieś półki na te na sody, ale to chyba jest równoznaczne z tym snack bar, więc jak najbardziej sobie tutaj tą półeczkę gdzieś ustawimy. Wiem, że na razie to jest głupie tak, bo bez domku. No ale musi być taki tymczasowy magazyn. Dobra, nawet taka no chociaż taka krzywa to tak nie bardzo, no ale dobra. Ustawmy sobie tu tutaj gdzieś. Boże, jakie wiksy, czekajcie. O! Dobra.
Potrzebujemy 8 drewna do tego, żebyśmy po prostu mogli zostawić i przynieść jeszcze więcej. Medicine też już mam full, więc przydałoby się też zrobić półeczkę. Też bym chciał w taki dziwny sposób to zrobić bardziej. Dobra, słuchajcie, to i tak będzie kiedyś do wyrąbania, więc na razie sobie może stać tutaj. I potrzebujemy 14 drewna, więc póki jest jeszcze noc i jeszcze nie ma dnia, to ja sobie to drewno, o, dynamitem nawet, dynamitem sobie to mogę skosić, więc od razu weźmy sobie nasze sanie i jedźmy sobie po drewno. Co do tego płotu, skończyłem ten płot do końca mniej więcej, o kurczę, czy ja wyjadę teraz tymi saniami? Ale fejla zrobiłem, no nie mogę, przecież teraz nie wyjadę tymi saniami, jak już te drzwi wstawiłem. Może z tymi drzwiami to też było ciężko wstawić je, no ale dobra, to bez sań na razie, później najwyżej zrobimy sanie po tej stronie świata. Dobra, słuchajcie, nam wybuchać będzie teraz. Wybucha, no jak widzicie, jest noc, mało widać. Czy ja mogę tutaj w jakimś tym modzie jakoś podjaśnić light, tak żeby nie zmieniać po prostu, bo mogę też zmienić całkowity czas. Ale nie mogę. Dobra, więc musimy sobie to nosić ręcznie i zniesiemy 8 tego. Przy okazji przyszli tutaj do mnie koledzy moi, najdrożsi koledzy. Słuchajcie, jest ich trochę sporo. Nie wiem, czy dam sobie radę. Ale chyba dam sobie radę. Dobra. Ostatnio coś się zbugowało i od niego update'a nie mogę jej w ogóle ciąć, więc to też jest głupota. Zawsze coś poprawią, zawsze coś zepsują. Zawsze coś dodadzą. No i tak to wygląda. Dobra, na razie tutaj czekajcie, bo jak tutaj będą zwłoki, to nie będą tu przychodzić też ich koledzy i będą ich leczyć, więc może wrzucimy do ogniska. A, słuchajcie, opcja z tym właśnie, z ogniskiem. Można palić zwłoki, że tak powiem. I jak te zwłoki będą się palić, powstaną nam kości, a z tych kości możemy mieć płot, więc jak najbardziej fajna sprawa. Trochę dziwne, ale no dobra, palimy zwłoki, przynajmniej teraz się to do czegoś przydaje. Okej, okay, teraz już możemy zebrać kości z tego. Jest jak najbardziej spoko, tylko że nie wiem, czemu już mamy full tych kości niby. Dobra, coś zjedliśmy. Tak to same kości tutaj wokół zostały. No i słuchajcie, znowu nie mam gdzie magazynować tych kości. 5 kości mogę mieć w ekwipunku, to jest w ogóle śmieszne. Więc zbudujmy sobie płot, póki mamy te kości w ekwipunku. Okej, słuchajcie, półki mamy zrobione. Jako że zostało się jeszcze trochę tego drewna, to zrobiłem kolejny doksledy i przyniosłem tutaj, no bo ja nie jestem jakimś fanem, jak się coś marnuje. Tutaj brakuje mi jeszcze 3 kości, żeby dokończyć ten płotek. Taki z jednej strony zrobiłem płotek tam przy wejściu. A myślę, że teraz możemy przejść się spać, zapisać grę przy okazji. Teraz mam już tylko na jednym slocie zapisać grę i pójść na jakąś wyprawę. Więc dobra, jest nowy dzień. Zostawmy sobie wszystko, co tu mamy zostawić. Okej. Chyba wszystko, co tam mogliśmy zostawić już na górze, jest zostawione. Tutaj chyba też możemy... A strasznie mało to jest w ogóle miejsca na te rzeczy wszystkie. No zobaczcie, wziąłem to wszystko i jeszcze mi zostało w ekwipunku, no. Kurczę, myślałem, że trochę więcej ta półka nam daje. Za 8 drewna i tylko parę miejsc dosłownie. No tak sobie, że tak powiem. Jakby nie można zrobić... Dobra, nieważne. Logika tej gry to jest co innego. Dobra, idziemy na wyprawę. Słuchajcie, zobaczyłem w ogóle, że mieszkamy koło bardzo fajnego i pięknego i w ogóle wodospadu, więc myślę, że to jest fajna okazja, żeby tutaj kiedyś coś tutaj na tym wodospadzie, na wodospadzie, zbudować. Jestem głodny, zostawiłem wszystkie snaki pewnie, no tak myślałem. No dobra, to się jakoś tam zje coś po drodze, powiedzmy w jakimś KFC czy jakimś innym barze. Słuchajcie, coś tutaj zbudujemy, myślę, że chciałbym łódkę zrobić, bo chciałem zobaczyć, jak działają te łódki i telefon mi dzwoni. Okej, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, tam gdzie chciałem być. Gdzie chciałem być? To nie jest daleko od domku, widzicie, tam jest domek, tam jeszcze nawet widać, jak się dobrze przyjrzy, nasze drewno. A tu jest kadłub samolotu. To jest właśnie rzecz, do której chciałbym pójść, zgarnąć jakieś itemki, no i wrócić. Właściwie nie chciałem dzisiaj jakiejś dużej wyprawy robić, bo myślę, że nie jestem jeszcze przygotowany na to. Chciałem zdobyć jeszcze parę skrzynek i tak dalej, ale myślę, że nie teraz. Dobra, dlaczego chciałem tu przyjść? Dlatego, pistolet na flary. Idealnie.
Flare Gun, ok. Chciałbym zobaczyć, jak to działa później, więc na pewno sobie to przetestujemy w kolejnym odcinku, albo nawet jeszcze w tym zobaczymy. No i to chyba było na tyle. W ogóle to jest masakra, co tutaj się stało i czemu oni tu są i... Boże, dobra. Jak to się stało, że Kadub jest tu, kurde, reszta jest tam. No dobra, mniejsza o to. Przejdźmy się może jeszcze troszkę dalej, zobaczyć, co jest coś ciekawego. No jeśli nie, no to wracamy. Okej, okay, słuchajcie, spotkaliśmy żółwia. Żółw nam razem raczej nie ucieknie. Kamień też go nie zabolał. Czy my potrzebujemy coś z żółwia? Nie wiem, ale zabijemy sobie tego żółwia. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, czyli rozumiem, że teraz jak on się już schował, to już nie mam szans na to, żeby go zabić. No trudno. Okej, okay, walizeczki, czyli pięknie. Okej, okay, weźmy sobie patyk, bo myślę, że patyk to jest takie najszybsze, żeby otworzyć walizkę. Tak ostatnio się skapnąłem, że patyk to jest naprawdę fajna rzecz do otwierania walizki. Nie wiem, po co te piłki są, może kiedyś, kurczę, zrobią coś z nimi, bo nawet one nie zadają obrażeń, jak je w kogoś rzuci, z tego co wiem, i to jest bez sensu trochę, że one tu w ogóle są. I tak samo te wszystkie rzeczy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tego żółwia ubić. Słuchajcie, musimy od razu mu walnąć w łeb, żeby on się nie zdążył schować. Pięknie. Okej, okay. Mamy turtle, tutaj shell i jest fajnie. Mamy żółwią skorupę. Okej, okay, co ja chciałem? Patyk jeszcze raz chciałem, no bo dalej otwieram te walizki. No i fajnie, bo tutaj co update chyba? Co update? Tak mi się wydaje, bo już nieco wejście do gry. Ale co update nam się resetują te walizki, więc jak dla mnie, kurczę, w porzo, nie? Bardzo mi się nie podoba, znaczy nie podoba. Dobrze, że coś wprowadzają, ale wkurza mnie trochę ostatnio to, że tak dużo przy każdym update'cie, tak dużo zmieniają w terenie. Jest to bardzo małe zmiany, ale bardzo liczne, że praktycznie niby tutaj kamień stoi gdzie indziej, tu gdzie indziej, no ale słuchajcie, spoko, ale jak ktoś się już zaczął budować i na przykład potem postawili mu w tym miejscu kamień i to już nie wygląda tak ładnie, jakbym chciał, no to trochę, to tak, no, nie fajnie, że tak powiem. No ale to taka moja opinia. Zobaczmy, tutaj są jakieś ciekawe kwiaty, więc myślę, że możemy je zebrać, bo wszyscy zawsze mają te kwiaty w ekwipunku i tylko mój ekwipunek wygląda tak biednie. Dobra, tego się nie da otworzyć. Jeszcze, może kiedyś wprowadzą update. Co tutaj mamy? Są jeszcze jakieś walizeczki? Nie. Zbierzmy te wszystkie kwiaty, które nie wiem do czego są. Wiem, że można robić jakieś mikstury, ale no to na razie nie dla mnie, mi się wydaje. Zbierzmy te wszystkie. Może kiedyś się nauczę robić jakieś mikstury, a poza tym chciałbym, żeby mój ekwipunek wyglądał, wiecie, tak bogato, a nie tak biednie, jak jest teraz. Okej, okay, są kolejne walizeczki, więc ja jak najbardziej się cieszę. Czy uda nam się dwa naraz? Nie. Patykiem ciężko jest dwie walizki naraz otworzyć, ale to nieistotne. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj ta walizeczka. Jeszcze tutaj ta. Okej, okay. Walizki mamy ograbione, mam nadzieję, że wszystkie. Okej, okay. Jestem głodny, więc możemy sobie zjeść batona. Sody żadnej nie znaleźliśmy, ale no to wiadomo, wioska kanibali tam jest pełna, pełno sody i jesteśmy zaraz, mieszkamy obok niej, więc to nie jest jakiś problem. Nie wiem, przejdźmy się jeszcze może chwilę dalej i wracamy. To jest w ogóle bardzo fajna okolica, mógłbym tu mieszkać. I szczerze mówiąc, nie ma tutaj takich drzew dużo, które by mi potem odrastały po update'cie, więc wow, mi pasuje. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, doszliśmy do zimowego biomu. Nie wiem, czy chciałbym się zagłębiać dzisiaj w ten zimowy biom. Myślę, że jakoś tak tylko się przejdziemy, ale jakoś tak głębiej nie będziemy wchodzić, bo wiem, że po prostu nasza postać marznie na tym biomie i trzeba mieć skórę z sarny chyba, żeby nie marzła. Ale myślę, że dzisiaj nie będziemy jakoś się tam bardziej zagłębiać. Póki co to chyba było na tyle. Dzisiaj nie będziemy jakiegoś, wiecie, odcinka robić takiego bardzo... taka krótka pseudo-eksploracja, bo tak naprawdę zwiedziliśmy bardzo mało. Parę spraw musiałem sobie z wami wyjaśnić co do tego save'a. I myślę, że to by było na tyle. To jest naprawdę fajna okolica. Myślę, że świta mi teraz w głowie taki pomysł, że jak już tam zrobię, co miałem zrobić, czyli wybuduję to, co chciałem zrobić, wow, burza się zbliża, to będę chciał tutaj zrobić most, stamtąd aż tu, taki długi, taki, wiecie, no most, no, kilka mostów to będzie oczywiście.
I połączymy sobie po prostu te dwie lokacje, bo tu jest naprawdę pięknie. Oczywiście może nie w taką pogodę, ale normalnie jest tu naprawdę spoko, ładnie, pięknie. I to by było na tyle. Ja sobie już sam tam wrócę do domku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, siema, cześć. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to o, czekajcie, słuchajcie, bo to są jakieś namioty. To może jeszcze chwilę się tam zagłębimy. Albo nie. Albo to właśnie zostawimy sobie na następny odcinek, bo tam widzę, że jeszcze jest kolejna taka wioska. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna tęcza. Nie wiedziałem, że ta gra jest taka piękna. Dobra, słuchajcie. Siema, po prostu. No, co ja mogę powiedzieć? Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka koniecznie, bo lajki są ważne ostatnio. No i dzięki, elo.